czy środowiska związane z kulturą, był to kongres oddolny. Tam paneliści, tam uczestnicy sami paneliści zgłaszali stoliki, czyli tematy do poruszenia, natomiast uczestnicy kongresu sami głosowali. I co symptomatyczne, że najbardziej obszerna ścieżka na kongresie to była ścieżka związana z edukacją kulturalną. Czyli wyraźnie widać, że w tym obszarze jest deficyt, że ludzie potrzebują rozmowy na ten temat, potrzebują wymiany doświadczeń. Panel, w którym uczestniczyłam, brzmiał tytuł panelu, czy w szkole jest miejsce na kulturę, czyli o kondycji edukacji kulturalnej. Bardzo nam się zbiega to tematycznie z tym, o czym będziemy mówili tutaj. Natomiast tam rzeczywiście było to potraktowane w ten sposób, że bardziej poszukiwano miejsca na edukację kulturalną właśnie w szkołach. Natomiast myślę, że też my jako osoby związane z kulturą, z instytucjami kultury, powinniśmy sobie też zadać pytanie, czy jest miejsce na edukację kulturalną w instytucjach. Bo instytucje mają wpisane w statuty działalność edukacyjną, zasady, misyjność, pracę u podstaw, ale nie zawsze jest to realizowane, ponieważ granty są konstruowane w taki, a nie inny sposób. Organizatorzy wymagają od nas takich, a nie innych efektów. Mamy wpisywać takie, nie inne mierniki, głównie liczbowe, a nie jakościowe. Także trochę to się wszystko gdzieś w tym wszystkim rozmywa. Natomiast myślę, że taki program jak Bardzo Młoda Kultura, który jest programem tworzonym oddolnie, co jest bardzo istotne, że nie jest to działania w tym programie z założenia nie mogą być narzucone od góry, że mają powstawać właśnie grupy środowiskowe, grupy nieformalne, związki pomiędzy szkolnictwem, edukacją kształtowane na poziomie kontaktów między konkretnymi osobami, czyli nauczycielami, edukatorami. Właśnie ta realizacja projektu, która jest tak naprawdę taką wisienką na torcie, ale która przyciąga ludzi, bo można dostać jakieś nawet niewielkie pieniądze na zrealizowanie swojego pomysłu, to jest tylko taka forma przyciągnięcia uwagi. Natomiast tak najważniejszy jest proces, który zachodzi pomiędzy właśnie tymi osobami na samym dole tej drabiny edukacyjnej, poznanie, przełamanie takiego tabu, że nie ma możliwości współpracy między edukacją a kulturą. Najważniejsze jest właśnie budowanie sieci i związków pomiędzy systemem oświaty i systemem edukacji, ale poprzez kontakty. Jest to projekt, który został właściwie wymyślony na potrzeby współpracy między środowiskiem edukacji i kultury w dużych, ale też mniejszych miejscowościach. Jest to projekt trzyletni, który zakłada właściwie współpracę na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, bardzo ważnym elementem tego projektu jest wzajemne sieciowanie się, czyli nawiązywanie współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji i środowiskiem kultury w pewnych środowiskach poszczególnych miejscowości, ale też wspólna realizacja poszczególnych projektów. Integralną częścią tego projektu jest właściwie realizacja pewnych wydarzeń kulturalnych czy działań kulturalnych, imprez, które są wspólnie realizowane przy współpracy właśnie tych środowisk. My staramy się w tym projekcie, w programie docierać do środowisk, starać się, żeby te środowiska się nawzajem poznawały. Oczywiście w niektórych miejscach ta współpraca wygląda całkiem nieźle, ale jest naprawdę zdecydowana większość takich miejsc, gdzie po prostu mimo funkcjonowania w pewnym obszarze zarówno edukacji, jak i kultury, te dwa środowiska się nie stykały, nie współpracują. Jest to spowodowane różnymi barierami, które występują zarówno po stronie środowisk kulturalnych, jak i środowisk edukacyjnych. My staramy się, czy chcielibyśmy wypracować pewną formułę takiej współpracy pomiędzy tymi środowiskami i żeby w kolejnych latach, ponieważ jest to projekt trzyletni, te właściwie bariery likwidować. Dzisiejszy temat tego spotkania
miałby nam powiedzieć, czy właśnie tego typu współpraca jest możliwa właśnie w tych ośrodkach kultury, które funkcjonują niemalże w każdej gminie, w każdym powiecie, czy też jest możliwa może w instytucjach edukacyjnych. Jak wiemy, tutaj środowisko edukacyjne jest bardziej sformalizowane i lepiej zorganizowane. Natomiast jeśli chodzi o środowiska kulturalne, to troszeczkę jest takie jeszcze niedopracowane. Wcześniej pani Małgosia tutaj wspominała i przedstawiła mnie jako osobę, która jest pracownikiem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ale ja też reprezentuję Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, którego jestem wiceprezesem. I my właśnie, czy nasze to środowisko dyrektorów zrzeszających instytucje kultury, dyrektorów instytucji kultury, właśnie w tej chwili też pracujemy nad pewnymi zmianami, które mają być przedstawione ministerstwu w celu uporządkowania tych spraw prawnych, organizacyjnych właśnie wokół środowiska instytucji kultury, funkcjonowania tej przestrzeni społecznej, samorządowej też, bo to jest niewątpliwie związane z tym też, z tą współpracą. Nie będę tutaj kombinował i po prostu podzielę się taką refleksją najogólniejszą, jaka może być, natomiast bardzo blisko tego, czym się też zajmuje, zajmuje się moja firma i moja instytucja. A mianowicie wspieraniem nauczycieli, bo taka jest i dyrektorów szkół, a taka jest też rola tej instytucji, żeby wspomagać pracę nauczyciela, wspomagać pracę dyrektora, żeby wspomagać pracę całej szkoły. Tak więc ten nasz kontakt jest przede wszystkim kontaktem z tym, który pracuje bezpośrednio z uczniem, czyli właśnie nauczycielem. I tutaj kilka refleksji dotyczących tego właśnie, trzymając się też tego tematu wiodącego naszego, czyli czy w szkole jest miejsce na kulturę. No to jest rzecz jasna, jakbym miał tutaj trzymać takich cicerowskich definicji, to oczywiście, że powiem, że tak. No, bo zresztą każdy, no, pani też mówiły, że trudno sobie inaczej wyobrazić, jeżeli ktoś powie, że w szkole nie ma miejsca na kulturę, no to rzecz jasna zbłądzi. No, i nie znam osoby, która by powiedziała, że gdzieś w instytucjach oświatowych nie ma miejsca na kulturę. No, jest to rzecz oczywista. Tak, wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, będziemy bronić tego, że właśnie tej tezy, że kultura jest, powinna być absolutnie obecna w pracy oświatowej, ale przecież wiadomo, że nie tylko. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast no, my mając świadomość faktu, jak ważna jest kultura w pracy każdego z nas, nauczyciela, pedagoga, psychologa, etc. Też definiujemy tę kulturę bardzo różnie, bo to jest tak, że w zależności od tego, jaką gałąź nauki reprezentujemy, tak sobie tą kulturę też będziemy definiować. To znaczy, że przypisujemy inną definicję do zjawiska, jeszcze bardzo słusznie tak powinno być. Inaczej definiujemy pojęcie kultury. Nawet jak słuchałem tych pań, szczerze mówiąc, inne są te działania pań, no to też gdzieś te definicje inaczej się układały. Inne były naciski, inne były akcenty, które panie w swoich placówkach kładziecie na edukację kulturalną. Natomiast jeżeli ja spojrzę szerzej na szkołę, nie tylko do Dolnośląską, ale w ogóle na polską szkołę, to mam takie wrażenie, swoje zupełnie prywatne zdanie, jeśli może nie warto na niego przywiązywać, że mówi się taki element bardzo ważny w tym zjawisku, mianowicie to, że kultura nie jest czymś dziedzicznie czy biologicznie przyjmowanym. Kultura jest czymś ewolucyjnym, tak? a nie dziedziczonym. Znaczy, jak takim językiem kantowskim mówić, to kultura nie jest czymś a priori. My się nie rodzimy z jakimś bagażem kulturowym, musimy się tej kultury nauczyć. Także, a mam takie wrażenie, nieotwarte, że wydaje się nam, ludziom edukacji czy nauki, że no, uczeń to on z jakimś bagażem już do nas przychodzi i my jakąś bazę mamy. To jest nic bardziej mylnego. No, właśnie to wszystko musi się zadziać. Żeby tej kultury, ta kultura musimy po prostu pracować z uczniem po to, żeby on te cegiełki, te elementy tego wielkiego słowa, jakim jest kultura, w bardzo różnych jego ujęciach zdobywał. A dzieje się tak i też niestety troszeczkę może temu nie służą programy nauczania, tam się jakby zakłada,
że już jest jakieś podwaliny, a my będziemy tylko dokładać. No właśnie nie. Więc jakby tutaj jakby od najmłodszych lat, od domu rodzinnego, do domu rodzinnego, do tych kwestii wychowania, my będziemy te elementy bardzo różnie zdefiniowane kultury będziemy budować. Ten program właśnie, o którym tutaj mówimy, czyli bardzo młoda kultura, jakby już same w nazwie, już jakby na poziomie jakby definicyjnym, jakby dialektycznym już widzimy, że to jest bardzo młoda kultura, czy bardzo młody uczestnik kultury. Możemy oczywiście dyskutować, tak, co się właściwie kryje, że my wiemy. Natomiast do czego prowadzę? Bo jest jedna bardzo istotna rzecz, bardzo niepokojąca, która rzeczywiście ten proces wchodzenia edukacji kulturalnej do szkoły bardzo mocno zakłóca w wielu przypadkach. To jest coś, czym ja się zajmuję od wielu lat i też poprzez DOLN gdzieś próbuję z tym wchodzić jak najmocniej do nauczycieli. To jest to, że mamy bardzo rozsykaną edukację czytelniczą, czy w ogóle kulturę czytelniczą. Ja stoję na takim stanowisku, że podstawą wchodzenia w kulturę, nawet na takim najprostszym poziomie jest to, że trzeba gdzieś się zderzyć ze słowem pisanym, w jakiejkolwiek formie, żeby dojrzeć do obrazu, żeby dojrzeć do sztuk teatralnych, czy filmowych, to trzeba z czymś się zmierzyć. Najprostszym słowem, które będzie miało swój graficzny zapis. Być może Państwo znacie, jeżeli nie, to tylko ciekawostkę podam, bo to są wyniki Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej, że w 2015 roku tylko 4% przyznało się, że dało książkę jakąś rozdzielnicową ją dostało. Już pomijam tą zmienną, że 58% Polaków nie czytała jednej książki w ciągu roku, ani jednej. I teraz, dlaczego o tym mówię? No bo niestety to są badania, które dotyczyły również dzieci i młodzieży. Zaskoczę Państwa, najlepiej ta kwestia wygląda w gimnazjach. Tak odsądzane od czci i wiary przez wiele lat. Okazuje się, że to właśnie gimnazjaliści, mówiąc kolokwialnie, nabijają statystyki czytelnicze, to jest najlepiej, najwięcej. Wiecie Państwo dlaczego? Dlaczego tam się dobrze teraz pracuje już? Bo mamy bardzo dobrze dobrane programy, bardzo dobrze ułożone katalogi tekstów kultury do czytania. Tego nie ma w liceum, ja jeszcze powiem dwa zdania, jeszcze może mam parę sekund, bo to jest bardzo istotna rzecz. U Państwa w szkołach i placówkach to prawie inaczej są układane, czyli inaczej Państwo pracujecie z młodzieżą. Teraz w takiej szkole niezbyt dużej, niezbyt małej, malutkiej miejscowości, albo jeszcze mniejszej, ale nawet dużej miejscowości, przy jakiejś ogromnej liczbie uczniów, przy obłożeniu nauczyciela, on tak naprawdę musi dostać narzędzia i takie pomysły, żeby on z tą młodzieżą oczywiście robił coś ciekawego. A tak się dzieje, że młodzież, dzieci wchodzące do szkół, w szkołach podstawowych, one bardzo chętnie czytają książki. Szczególnie te, które są jeszcze gdzieś bardzo mocno w domu wzmacniane. Czyli tam, gdzie w domu są jakieś biblioteczki domowe, gdzie mama czyta już ta książkę. To nie jest z tym tak źle. Także w szkołach podstawowych bardzo ładnie czytają, chcą się poznawać, chcą chodzić do teatru, chcą się bawić, chcą tworzyć, chcą rysować, chcą pisać. To jest wzmocnione gimnazja, bo ja ciągle uważam, że ta gimnazja to nie jest taki zaległy pomysł. Mieli dość ciekawie skonstruowane katalogi tekstów. Mają z tego Harry'ego Pottera. I tak się nieraz śmieją, oni mają to, co moje pokolenie miało dzieci z dworca Zoo, oni dostali Harry'ego Pottera. To jest życie pokoleniowe i to jest absolutnie rzecz cudowna, bo mają coś, co jest rzeczywiście trafione w punkt. Oni też mają chętnie i że do tego mogą pomóc w szkole. Teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje później. Oni wychodzą z tego gimnazjum, idą do liceum i tam się odbywa, to jest horrendum absolutnie, bo tam się odbywa ustecznianie czytelnicze. Najgorzej wypadają czytelniczo licea. Uczniowie nie czytają książek w liceach. Ja to uogólnię oczywiście, to jest jakiś trud myślowy. Natomiast w ten sposób, że to, co się proponuje uczniowi, czyli komuś, kto ma 16, 17, 18, 19 lat, czyli to są wchodzące w dorosłość, proponuje im się niezmiennie od 100 właściwie lat te same książki, my je nazywamy kanonem, niektórzy mówią, to są książki rudymentalne, to są podstawy kultury, że jak nie przeczyta lalki, to właściwie to on będzie ułomny, umysłowy i wrażliwość się nie wyrobi, to jest jakaś kompletna paranoja. I niestety, że trzeba powywalać z programu nauczania wszystkie te teksty, ale jeżeli mówimy o młodej kulturze i o wejściu kultury do szkoły, to ten nasz potencjalny uczestnik kultury, czyli właśnie mówię tutaj o tej młodzieży, oni muszą mieć jakiekolwiek podstawy, oni nie czytając książek, nie uczestnicząc w jakimś takim życiu gdzie podstawą jest tekst pisany, im jest bardzo trudno potem gdzieś sobie też budować jakąś taką ogólną wrażliwość. Oni ją oczywiście mają, bo wrażliwość akurat już jest czymś a posteriorycznym, tam to jest jeszcze prostsze.
Natomiast ten tekst jest ważny. I teraz zobaczcie Państwo, czy ktoś się tym interesował, ja się tym interesuję bardzo, jak wygląda obecnie katalog tekstów do liceum. Oni mają, żeby zdać maturę, wystarczy przeczytać albo udawać, że się czytało 10 książek w ciągu 3 lat. 10. Jak Państwo mówią, tytuły, przynajmniej połowę, przynajmniej części. I to jest oczywiście Lalka, to są Dziady, część trzecia, to jest Wesele, tutaj ten Broni, bo to jest chyba jeden tekst, który warto się rzeczywiście, oni jeszcze coś rozumieją z tego. Więc to jest gdzieś w tym duchu układane, czyli mamy takie rzeczywiście bardzo mocno kanoniczne i po części martyrologiczne pisanie. I my wymagamy od młodego człowieka, który chciałby jakieś mieć swoje przeżycie, mieć swoje dzieci z dworca z o.o. My oczekujemy, że oni będą właśnie poprzez kulturę szkoleniczą wchodzić w ten świat i sobie jeszcze jakoś budować coś dalej. To samo dzieje się na studiach, nawet humanistycznych. My to widzimy ewidentnie, że odejście od czytania powoduje też, że zupełnie inaczej te dzieci potem rozumieją w ogóle pojęcie kultury jako takie. Czyli mi się daje, że są kulturalni, bo wiedzą, że trzeba tu powiedzieć dziękuję, przepraszam, ewentualnie są miejsca w tramwaju. Natomiast to jest taka kultura, jak ja nazywam, dawno użytkowana. Wiem, jak się momentami zachować. Natomiast absolutnie nie jestem uczestnikiem życia kulturalnego. Ja jeszcze do tego wrócę, ale jedna, jak mi się zapomniało, chyba Grzegorz Gaudel napisał w artykule swoim, że jego przeraziła jedna rzecz, że wśród tych tam na 100% czytających chyba tylko kilka procent osób stwierdziło, że oni czytają książki, żeby sobie poszerzyć horyzonty, żeby to świat wartości, a inni czytają po to, żeby uciec z rzeczywistości. Czyli że książka jest relaksem. My się cieszymy, ale super, bo w ogóle fajnie, że czytałem. Fajnie, że czytałem książki, tak? I się z tego cieszymy, ale z tego się cieszę, że czytałem książki. To tak samo mogą czytać w internecie, tutaj gdzie powiastki kukowate. To też się z tego będziemy cieszyć, no nie zupełnie. Natomiast bardzo wąska grupa mówi tak, czytam książkę po to, żeby mi się rozszerzyły horyzonty. Czytam książkę po to, żeby coś przeżyć. Bo jak ktoś mówi, że książkę po to, żeby uciec, tak? Że książka jest ucieczką, no to znaczy, że tylko widzi w tym tekście to, że właśnie przed snem, jak czytam 3 kartki, to szybko usnę. Ja nie neguję tego. Ja też się cieszę, że chociaż w ten sposób to wygląda. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, to jest coś, czym my jako też jako DODN, kiedy prowadzimy właśnie zajęcia tego typu dotyczące czytelnictwa, czy w ogóle tych kwestii z pogranicza, tych właśnie działań kulturotwórczych, to o tym bardzo dużo mówimy. No, każde pokolenie powinno mieć jakieś takie teksty, które będą jakimś takim wspólnym tekstem dla nich, że oni będą chcieli się tym tekstem zająć, nie na lekcji, ale między sobą o tym porozmawiać. Więc jeżeli oni dostają tylko i wyłącznie wykaz tam paru tekstów z klasyki, to umówmy się, w XXI wieku do kogoś, kto ma 18 lat, to masz w tym żadnym momencie nie będzie przeżyciem pokoleniowym, on jest dla nich zabawny. To jest figura ironiczna, prawda, a nie tragiczna. Jeżeli mówię jeszcze skutkę, to jeszcze, proszę Państwa, jeden przykład. Jak bardzo ważne jest budowanie, teraz jesteśmy tego jakby świadkami, bo budują się nowe programy nauczania, tak, dla szkoły zreformowanej, która wejdzie na moment. Tam się buduje programy i tam będą też powstawały wykazy tekstów kultury, które będą rzeczywiście w szkołach wprowadzane. To jest moment, że można coś zrobić dobrego, a coś czuję, że może być bardzo różnie. Bo jeżeli znowu dostanie uczeń liceum, 4-letniego niebawem, wykaz lektur, gdzie 3/4 to będą teksty martyrologiczne, a 1/4 to powiedzmy jakaś poezja i też pewnie jeszcze gdzieś tam z pogranicza martyrologii. To zwróćcie Państwo, my pamiętamy szkołę, ja się też pamiętam, bo jak był uczniem polskiego, to też było dużo tych tekstów, takich a nie innych, które specjalnie ich nie interesowały. A to jeszcze było. Wiecie, z dworca z o.o. to nie była lektura. No to właśnie. To był tekst nadprogramowy i każdy faktycznie miał. Gdzieś tam się z tym mierzyliśmy. A zobaczcie teraz Państwo, co się dzieje. Oni, jeżeli coś wiedzą sami z tych nowych rzeczy, to fajnie, ale ja w ogóle nie wiem, bo to jest tak szeroki problem, to trzeba też się godzić na to, ale ja mam w ogóle takie wrażenie, że dla tej młodzieży w obecnym takim właśnie wieku licealnym generalnie nie ma tekstów nawet na rynku księgarskim. Ja już pomijam zupełnie kwestie lektur szkolnych. Oni nie mają swoich tekstów, nie mają swoich autorów, jeżeli mają, to rzeczywiście, to może ja coś czegoś nie wiem. Znaczy, wydawało mi się, że takim człowiekiem mógł być Jacek Duchaj, ale on z kolei jest dla nich za trudny. On jest przecież bardzo gruby, ten książka najlepsza lud ma 1000 stron. No, to jest troszeczkę dużo i niektórzy lubią, niektórzy nie. Wydawało się, że Jacek Denel jest pisarzem, gdzie on porwie za sobą, ale coś też się zadziało, że on zrobił mu bardzo zły PR Denelowi z różnych powodów i też nie jest. Olga Tokarczuk też wydaje się, że to nie jest pisarka dla tego 17-latka, 18-latka. Oni nie mają swoich tekstów. I oni nie mają tego elementu kultury ważnego, czy oni sobie budują na poziomie właśnie czytelniczym. Ja pomijam te działania inne, artystyczne, tak? Bo ja tu się na nich nie znam, więc nie, nie,
internet się mądrzył, że to można zastąpić. Pewnie można, jak mi się jakiś mierzy. To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa to to, że jeżeli oni decyzji swoich nie mają, to też trudno bardzo jest nauczycielowi wprowadzać, jakby dawać im pomysły na to, ale w razie, co byście chcieli, oprócz tego, że macie tutaj tego nieszczęsnego Judyma i tą lalkę, to co byście chcieli? Oni mają w tym problem. Ja ostatnio słuchałem ucznia, wiem, że bardzo dobrego ucznia, który powiedział, że ja mam generalnie problem z tym, bo ja tak naprawdę to jeszcze jak był Harry Potter, to było fajnie, jak byłem młodszy, a teraz to tak naprawdę saga Millennium, ewentualnie, ale to nie jest książka, która gdzieś tam psychologicznie pokaże jakiś problem, który jest w nim. I teraz zobaczcie Państwo, jeszcze dwa zdania. Jaka jest teraz sytuacja? Kiedy myśmy byli troszkę młodsi, kiedy ja jeszcze byłem czynnym nauczycielem do Włoszech, bardzo dawno temu i uczyłem polskiego, to kiedy braliśmy uwagę na tapetę takiego Gombrowicza, to myśmy chcieli na bazie Gombrowicza zbudować taką kategorię protest i absurdu, tak? Bo teraz pamiętacie Państwo, taka słynna scena, kiedy Bladaszka prawie tam rząd szaty rozdzielając, jak ten Ordon mówił, że Słowacki wielkim poetą był, tak? I myśmy pokazywali uczniom, zobaczcie, to jest scena groteskowa i tam ten Syfon z tym miętusem oczywiście nie zachwyca nas itd., itd. To powiem Państwu taką rzecz, że ta scena, w której my kiedyś budowaliśmy kategorię groteski i ironii, w ogóle tego się teraz pozbawiona. Czy uczeń tego nie rozumie, nie widzi tam nic groteskowego. Współczesny uczeń nie widzi w tym groteski. A wiecie Państwo, co widzi? Tragizm. Dla nich Syfon i Miętus to są figury tragiczne, bo oni tak samo to czują teraz w szkole. Dla nich nie jest ani Konrad, ani Korgian, ani Wallenrod, to nie jest postać tragiczna. I teraz, kiedy pracujemy z nauczycielami, z polonistami, o tym rozmawiamy, to oni w jakiejś mierze są bezradni, bo próbują robić bardzo różne rzeczy. Znaczy, próbują wprowadzać rzecz jasna teksty, które w jakiś sposób mogą zainteresować ucznia. Próbują robić fragmenty, co może nie jest najlepsze, ale jednak jakimś wyjściem jest. I próbują robić też coś takiego, żeby ta edukacja literacka jak najbardziej powodowała jakiś wzrost tej takiej wyobraźni ucznia, żeby ta jego wyobraźnia była jak największa, a nie była taka zamknięta tylko i wyłącznie do takich sloganów, tak, czyli Konrad myśli, tak, tragiczny, rozdarty, samotny i te wszystkie takie być może bardzo ważne dla niektórych, a dla niektórych zupełnie nieważne cechy. I jeszcze Państwa jedna rzecz, która gdzieś się bardzo mocno wiąże z tym, o czym mówię, czyli jak bardzo ważna będzie edukacja kulturalna, wejście do szkół, ale w takim aspekcie, żeby też nauczyciel poczuł, że on dostaje do ręki jakiś taki fajny pomysł, jak on ma z tym uczniem mógł pracować, chociażby w tym kontekście właśnie takim literackim, czy generalnie piśmienniczym. I my chcemy na przykład na to ucznia zaprosić, tak? I zafundować mu taką to sytuację. To jest możliwe w sytuacji takiej, że szkoła wyposażyła tego ucznia i nauczyciel, nie szkoła, nauczyciel tego ucznia wyposażył w coś takiego, co pozwoli mu to przyjąć. Ja już kończę jeszcze jedno zdanie, jeśli można. Dotyczące... zainteresowanie ma tak, tego, żeby czas... Dotyczące takie... Jesteśmy świeżo po premierze filmu Wołyń. Nawet mi tutaj premierę była w robił DCF we Wrocławiu. Potem pojawiły się głosy, czym to podnosili też uczestnicy i paneliści, że warto by ten film, dzieło absolutnie wybitne, nikt nie ma wątpliwości, że to rzeczywiście film wielki. Żeby ten film trafił teraz do młodzieży, żeby młodzież obejrzała ten film, bo on jest ważny w kontekście edukacyjnym. Pełna zgoda. Ale patrzcie Państwo, teraz tak, czy jak ja byłem świadkiem, ale zupełnie świadkiem takim przypadkowym rozmowy dyrektora z nauczycielami, gdzie padło hasło, tam w piątek czy tam w sobotę, już strzelam o 12, wychodzimy do kina. I jedna z pań polonistek mówi, panie doktorze, ale mamy część uczniów, którzy są, mają i orzeczenia z poradni, są nadwrażliwi, mają różnego typu, ja też nie jestem fachowcem, ale różnego typu zalecenia, które na takich emocje może nie pozwalają. Ale tam nie ma tak dużo takich scen. I dalej już nie wiem, co się działo dalej, ale pomyślałem sobie w ten sposób. To faktycznie jest film. No Smarzowski starał się te sceny, jak Państwo wyglądaliście, no te drastyczne jednak ograniczać, no, ale troszeczkę tego jest. Ale ja pomijam sceny drastyczne, ale ważna jest historia, którą opowiada. Proszę sobie wyobrazić, że w programach nauczania historii w ogóle nie ma problemów Wołynia. Nawet nie wiem, czy chyba gdzieś występuje w podręcznikach jednym zdaniem kwestia dotycząca akcji Wisła.
ale nie ma w ogóle kwestii, wiadomo, że nagle tam wypędzono Polaków, tak, że oni gdzieś tutaj na Leśniowce zasiedlili, my te programy robimy tożsamościowe właśnie, bo oni widzieli skąd pochodzą, tak, czym są Kresy, że nie tylko Woły, że to jest mnóstwo województw, że to jest jeszcze Wileńszczyzna. O tym wszystkim mówimy, bo to jest bardzo ważne dla młodych ludzi tu żyjących. Natomiast teraz chcemy edukacji kulturowej, tak, poprzez chociażby film Wielkie Dzieło Smarzowskiego, natomiast ten uczeń pójdzie na ten film, obejrzy dwugodzinną sesję obrazkową, bo tak to odbierze, zobaczy grę aktorską, może mu się podoba, może nie, może mu się film spodoba, może nie, i to będzie wszystko. Tak? I to będzie jakby cały odbiór jego. A tu, a ile lepiej byłoby, gdyby, tak jak film Wołyń, teraz tu aktualnie leci film Ostatnia Rodzina, oparcie o biografię tak, rodziny Beksińskich. Bardzo ważny film, bardzo ważny. To takich filmów, a przynajmniej ja mówię do filmów historycznych, trzeba uczniom przygotowywać. Jakby trzeba wprowadzić ten element. Nauczyciele nie zdają sobie zupełnie sprawy o sile integracji i o tym, jak ona jest ważna w procesie nie tylko wychowawczym, ale edukacyjnym i właśnie w takim rozwoju kulturalnym i nie stosują integracji. Powiem inaczej, jak już któryś z dyrektorów szkół tych nadodrzańskich albo któryś z nauczycieli wreszcie zrozumiał, że ta integracja jest siłą napędową i prosił nas o poprowadzenie takich zajęć, to często była taka sytuacja, że owszem, integrujcie uczniów, ale my w tym nie bierzemy udziału. Bardzo byli zdziwieni, jak ja przy drugiej takiej sytuacji zachowałam się bardzo masowo, asertywnie i powiedziałam w takim razie, odmawiam poprowadzenia zajęć. Jak to? Zdziwieni, bo przecież przygotowali nauczycielowi przynajmniej 3-godzinną kartkę i pączuszka, a tu każą im w czymś brać udział. Ja mówię, ponieważ nie mogę integrować grupy uczniów przeciwko wam. To jak to? Pani będzie ich nastawiała przeciwko wam? Ja mówię, nie. To będzie bardzo mocna grupa. I już sobie z nimi w ogóle nie poradzić. No wreszcie się okazało, że tak, że to warto i teraz właściwie, no to jest, to trwa już kilkanaście lat. Gimnazjum tutaj numer 4, wcześniej jeszcze mieliśmy to gimnazjum takie uzamawiające na Roosevelta, na granicy Ołbina i Nadodrza. Rokrocznie korzysta i pierwsze klasy i nauczyciele przechodzą przez integrację. Nigdy ta integracja nie jest samą sesją integracyjną, tylko zawsze jest jeszcze do tego jakiś wątek albo kulturalny, albo edukacyjny, albo wychowawczy. W zeszłym roku było to inspirowane literaturą Tolkiena i wchodziliśmy w taki bardzo świat zwariowany i fantazy poprzez właśnie też i te zabawy integracyjne. I to jest to, czym tutaj wspieramy to środowisko. Że te szufladki mają większą pojemność. I strasznie nas dziwi, bo młodzi nie wiedzą. Tak samo nie wiedzieliśmy w stosunku do poprzedniego pokolenia, ale jak dużo nie wiemy tego, co oni wiedzą. Jak dużo operacji nie potrafimy przeprowadzić, które dla nas są już niepojęte. Ja powiem Ci dobrze, że a propos też powiedzieć Pani, że dokończył. Jakby odchodzą troszkę na bok, a może jakimś, że nie, może mi się daje odchodzę, a jest inaczej. To jest kwestia, czy można wzmocnić te ewentualnie czytelnictwo, czy czytanie książek, czy ulepcowanie z tekstem kultury, na jakimkolwiek czymś skomplikowanie, zawiłości tekstu. Ja się troszkę odwołam z tego doświadczenia, przepraszam, że to jakąś taką prywatę wprowadza, ale wydaje mi się potrzebna, żeby to coś jakby wykazać. To tam czasy, kiedy moje licealne, to jest taki przykład gdzieś tam korespondujący, no myśmy się snobowali troszkę na książkę, na muzykę. Wybrać taką historię istotną, modnym wtedy James Joyce, jak chodził Ulysses, nikt nie miał pojęcia, co ta książka jest, więc każdy ją próbował mieć i się chwali, że ma tu Joyce'a, jak miał Joyce'a i jest Ulyssesa, to prestiż mu wzrastał w środowisku. A drugim elementem takim to były płyty winylowe, teraz wracając, mnie bardzo cieszy i pamiętam kolegę, który gdzieś dorwał, 80 lata, dorwał gdzieś płytę pod Kraftwerk, Człowiek-maszyna, znakomitą skądinąd, ale był szkoda, bo tej płyty, bo babcia gdzieś może mu wylecieć, to włożył tam Mazowsze i chodził z tą płytą nad Bachą po Bolesławcu, bo tamtą powodzę, chodził z tą płytą, że on ma ten Kraftwerk, pomijał ten Mazowsze, nie uważał, on miał oryginalną płytę w domu. Proszę Państwa, to był snob, tak jak my tylko zioły.
no snobujmy się na to, tak? No, snobujmy się na te rzeczy, które są bardzo kulturotwórcze. I teraz, kiedy tak na to wszystko spoglądam, to wydaje mi się, że nie wiem jak to jest tak naprawdę, nie masz takiego kontaktu ze szkołą, żeby widzieć uszy, tak na co dzień, dokładnie mają go codziennie, ale wydaje mi się tak bardzo cennym rozwijanie, czyli nie przeszkadzanie w pasjach i zainteresowaniach. Jak uczeń ma pasję, zainteresowanie, on to pobudzane choćby, jak coś jest, nie przeszkadza, bo można sobie coś spłacić. Uczestniczyłam w takim projekcie międzynarodowym, który realizowany był we Francji, w Hiszpanii i w Polsce. I on był dedykowany środowiskom emigranckim, a w Polsce pracowaliśmy na prawie warszawskiej. I co ciekawe, tam była taka formuła, pomysł był francuski i tam była taka formuła, że pracujemy interdyscyplinarnie. W tym projekcie uczestniczyli naukowcy, artyści i pedagodzy. I chodziło o to, żeby działać wspólnie i wymiennie, też jakby przechodzić na inny rodzaj aktywności, zmieniać swoją aktywność, czyli że przesuwać się bardziej, artyści mieli się przesuwać ku działaniu takim pedagogicznym i też naukowym i odwrotnym. Ja na zakończenie chciałam Państwu tylko króciutko podsumowując powiedzieć o raporcie, który powstał w wyniku badań przeprowadzonych nad konsekwencjami prowadzenia nowej podstawy programowej w zakresie muzyki, plastyki, przedmiotów artystycznych. Jest to badanie przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotyczyło to lat 2013-2014. Nie wiem, czy Państwo już się z tymi wynikami badań zetknęliście. Przeprowadzał profesor Marek Krajewski i dr Filip Schmidt z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zresztą współpracujący z nami cały czas w tej chwili przy bardzo młodej kulturze. Profesor Marek Krajewski był jednym z głównym inicjatorem powstania tego projektu Bardzo Młoda Kultura, a te badania poprzedzały utworzenie programu, również równolegle z utworzeniem pilotażu Bardzo Młodej Kultury w Centrum Praktyk Edukacyjnych Zamek w Poznaniu. Ja powiem, że te badania są dostępne w tej chwili na stronie Kongresu Kultury, tam w tekstach do przeczytania. Porusza się w trzech takich obszarach. Pierwsze, kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych? Mamy tu bardzo dokładnie statystyki pokazane. Natomiast ja przejdę do rekomendacji. Te badania są do obejrzenia, żeby już czasu nie zajmować. Rekomendacje. Uelastycznienie zasad powierzania nauczania przedmiotów artystycznych, także tych pozalekcyjnych, profesjonalnym muzykom i plastykom oraz rozwiązanie problemu łatania etatów skutkującego powierzeniem prowadzenia zajęć artystycznych osobom nieprzygotowanym lub nauczycielom pracującym w kilku różnych szkołach jednocześnie. Zaproponowanie systemowego rozwiązania umożliwiającego nauczycielom przedmiotów artystycznych stałe podnoszenie kompetencji, m.in. z zakresu nowych metod pracy i współczesnych trendów w tworzeniu sztuki. Stymulowanie współpracy pomiędzy nauczycielami plastyki i muzyki a instytucjami kultury, artystami, animatorami kultury. Stworzenie platformy do komunikacji i spotkań służących wymianie wiedzy i doświadczeń między nauczycielami oraz prezentowania przykładów udanych lekcji i narzędzi do ich wytwarzania. Kolejny obszar to jest zachwiana hierarchia, czyli tak jak traktowana jest edukacja kulturalna w szkołach, jest traktowana jako piąte koło wozu często. Prowadzona jest, wykorzystywana jest też bardzo często, wyszło z tych badań, do takiej formy usługowej wobec normalnego funkcjonowania szkoły, czyli na przykład nauczyciel plastyki obrazowej akademii, znaczy scenografię do akademii, kółko teatralne, czyli edukator prowadzący kółko teatralne ma przygotowywać jakieś konkretne wystąpienia dzieci i młodzieży na uroczystości szkolne bądź jakieś inne okoliczności religijno-patriotyczne. I kolejna rzecz to jest organizacja i wyposażenie, czyli no, ewidentne braki, zwłaszcza w małych miejscowościach, dotyczące przestrzeni do prowadzenia w sposób profesjonalny edukacji kulturalnej, brak narzędzi i zbyt mały wymiar godzin. Ja tutaj też zwracam uwagę na rekomendacje, które wyszły z tych badań, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na lekcje muzyki i plastyki w ramach, w ramowych programach nauczania,
propagowanie większej elastyczności w myśleniu dyrekcji szkół, organizacji lekcji muzyki i plastyki, uwzględniania przez prowadzących szkoły specyfiki tego rodzaju zajęć przy układaniu szkolnych planów, np. łączenia jak dłuższe bloki, wprowadzenie takich zasad rozliczania godzin zajęć spędzonych poza szkołą, aby nie ograniczały one możliwości współpracy z instytucjami kultury oraz realizowania plastyki i muzyki niekoniecznie na terenie sali lekcyjnej. Stworzenie celowego funduszu przeznaczonego na zakładanie pracowni do muzyki i plastyki, wyposażanie ich w specjalistyczny sprzęt i niezbędne do prowadzenia lekcji materiały i pomocy dydaktyczne. Teraz to się spotykam już może z takim stereotypem, że plastykę tu nie prowadzić każdy. Prawda? Takie krzywdzące. Ale jest ten szereg, który musi być wyłączony. Ja jeszcze przeczytam fragment króciutki, tylko dosłownie zdanie, które tutaj już część Państwa czytałam. Jest to opracowanie pana profesora Marka Krajewskiego, po co nam edukacja kulturowa. Jest to taki motto do prowadzenia programu Bardzo Młoda Kultura. Pojęcie edukacji kulturowej. Po co pod tym się mieści? To działania, które prowadzą do uczynienia każdej jednostki pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. W tym przede wszystkim te zwiększające jej zdolność do samorealizacji, do swobodnego wyrażania siebie i konstruowania swojej tożsamości, do komunikowania się z innymi, tworzenia i korzystania z dóbr kultury, a więc w istocie do bycia podmiotami. Edukacja kulturowa to wskazanie, iż potrzebne nam są takie rodzaje edukacji, które nie tylko pozwalają nam lepiej adaptować się do świata, w którym żyjemy, odpowiadać na wyzwania, które on stwarza, ale też ten świat współtworzyć, kształtować, mieć na niego wpływ. I tym